Na izabelińskich spotkaniach z książką spotykamy panią Martynę Wojciechowską. Pani Martyno, który to już raz pani tutaj w Izabelinie? Jestem mieszkanką Izabelina i aż wstyd się przyznać, że na izabelińskich spotkaniach z książką jestem dopiero drugi raz. Po raz pierwszy byłam w ubiegłym roku i to było szalenie miłe doświadczenie, zaskakujące, ponieważ jakoś nie zdawałam sobie sprawy, że jest tutaj aż tylu wspaniałych autorów, że to się cieszy tak dużym zainteresowaniem wśród czytelników i postanowiłam to doświadczenie powtórzyć w tym roku i pewnie w przyszłym, jeśli zostanę zaproszona. Czy oprócz autorki jest pani też klientką? Jestem, znaczy ja jestem uzależniona od książek w różnych wymiarach, natomiast to, co zrobię za chwilę, to ruszę pomiędzy regały i będę kupować, jak znam życie. Wyjdę stąd dzisiaj pewnie z 20 pozycjami, bo już kilka wpadło mi w oko. Kupuję bardzo dużo książek i czytam. Rzeczywiście niektóre czytam, niektóre odkładam na później, ale nie wyobrażam sobie życia w ogóle, kiedybym książkami nie była otoczona. To jaki rodzaj literatury jest pani ulubiony? Znaczy, no, wiadomo, że z racji moich zainteresowań głównie to jest literatura podróżnicza, literatura faktu. Faktycznie najchętniej czytam tego typu książki, ale to pewnie dlatego, że też chcę być bardzo na bieżąco, ale z przyjemnością czytam dobre powieści. Akurat w tej chwili na przykład przygotowuję się do mojego nowego programu Kobieta na krańcu świata, druga seria i czytam wszystko też o krajach, tak? Ja czytam dużo w tej chwili o Japonii, ponieważ tam się wybieram, chcę sobie przypomnieć sporo. Czytam pozycje na temat, nie wiem, no, kultury, jakieś reportaże dobre, ale jak skończę przygotowywać serię, to będzie czas, że sięgnę po tę stertę dobrych powieści, które odłożyłam. Na niedawno zakończonych warszawskich targach książki zaobserwowano panią buszującą w alejce antykwarycznej. Czyli rozumiem, że książka używana też nie jest pani obca. Nie, absolutnie nie. Zresztą bym powiedziała, że książka używana ma pewną magię w sobie, jednak ona inaczej pachnie. Jest czasami wydana w dość niespotykany już dzisiaj sposób, czasami bardzo archaiczny, ale to jest też miłe. Lubię ten dotyk, lubię tę fakturę i lubię to, że ta książka gdzieś tam ma swoje życie, swoją historię. Często kupuję książki w antykwariatach i sprzedaję moje książki w antykwariatach, dlatego że nie mogę sobie wyobrazić książki leżącej zupełnie odłogiem. Jeśli ja jej nie potrzebuję, wierzę, że ktoś jest, kto chętnie ją miałby u siebie i chciałbym jej dać drugie życie, więc co jakiś czas pakuję karton, jadę do antykwariatu i za nawet niewielkie pieniądze te książki odsprzedaję po to, żeby tej książce dać jednak możliwość dalszego życia. Tak, możemy to potwierdzić. Pani Martyna kiedyś w naszym antykwariacie w Bibliotece Uniwersyteckiej była klientką. Ostatnie pytanie. Pani Martyno, gdyby pani na tą bezludną wyspę trafiła, to jaką książkę jedną by pani zabrała? Ja bym na tę bezludną wyspę zabrała notes, w którym bym napisała kolejną książkę. To byłby naprawdę rewelacyjny czas, żeby zatrzymać się, skupić, zapisać kilka ważnych myśli. Ja bym jednak była za tym, żeby napisać kolejną książkę podczas tego pobytu na bezludnej wyspie.